oczekiwania przed tym meczem były bardzo duże. Niestety wynik rozczarowuje. Z czego wynikała ta niemoc na boisku? Dobre pytanie. Na pewno trzeba je sobie zadać w szatni i wziąć się do kupy i na następny mecz wyjść i po prostu wygrać. Dzisiaj zabrakło przede wszystkim, można powiedzieć, że nie wyszliśmy na pierwszą połowę. No i to było, nie wiem, jeden stały fragment w sumie Zagłębia i tracimy głupią bramkę. Jak mówię, pierwsza połowa do wymazania, a w drugiej stworzyliśmy sobie sytuację. No szkoda, że nie wykorzystaliśmy, bo wydaje mi się, że przynajmniej na remis ten mecz mógł się nam ułożyć. Zagrałeś bardzo dobre spotkanie, no niestety wpuściłeś gola. Powiedz mi, mogło się skończyć dużo wyższą porażką, prawda? Oceniamy przez pryzmat zespołu, przegrywamy 1-0 i tyle, co mogę powiedzieć. Szkoda, że w takim meczu tracisz bramkę i nie masz szansy na przedłużenie swojej serii do 6 meczy bez puszczonego gola. No niestety. Gdzieś ta piłka wpadła. No. Co mam zrobić? Muszę zacząć serię od nowa i jeszcze bardziej się zmotywować na treningach i zapierdalać po prostu. No.